Jakub Jakubowski, Polski Związek Żeglarski. Jesteśmy na Gdynia Sailing Days, ale trochę po sąsiedzku, ponieważ w drugiej marinie, Marinie Yacht Park Gdynia, dzisiaj rozpoczęły się targi jachtowe Paul Boat Yachting Festival, a ze mną Sebastian Nietupski, prezes Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych Paul Boat, organizator targów. Sebastian, witam serdecznie. Cześć. No i przede wszystkim chyba bardzo się cieszymy, że w tych niestabilnych czasach, w tych dziwnych czasach, no możemy się tutaj dzisiaj spotkać w tych pięknych okolicznościach przyrody. Zgadzam się absolutnie. Powinniśmy korzystać z tych okoliczności przyrody, pięknej pogody, pięknego miejsca Gdyni, żeglarskiej stolicy Polski, Mariny Yacht Park cudownej, żeby móc pokazać te nasze wspaniałe produkty, cieszyć się tym. To jest festiwal, tak? To festiwal ma za zadanie, żebyśmy się cieszyli, że to jest ten czas, kiedy podsumowujemy sezon, kiedy oczywiście mamy możliwość pokazania naszych produktów. 15 premier! 15 premier będzie w tym roku, więc to też pokazuje, że i polska branża jachtowa chce tu się pokazywać. Nie w Cannes, nie w Düsseldorfie, tylko już tu pokazać swoje nowe produkty, które są naprawdę cudownymi produktami. Przypuszczam, że za chwilę będą zdobywać nagrody na wszystkich ważniejszych konkursach branżowych. Nie w Cannes, nie w Düsseldorfie, a tutaj, to znaczy, że polskie jachty produkowane tutaj, chociaż też nie tylko, a także te zagraniczne sprowadzane przez polskich dystrybutorów, mają coraz więcej chętnych tutaj klientów z Polski. Tak, to jest prawda i rzeczywiście ostatnio chwilę temu rozmawiałem z zaproszonymi dziennikarzami z zagranicy i rzeczywiście rozmawialiśmy na temat, dla kogo jest pozycjonowana ta impreza. Oczywiście oprócz tego, żeby pokazać branżę, pokazać moc, my również zapraszamy Polaków, żeby zaczęli korzystać wspólnie, tak? Gdynia Sailing Days, Paul Boat Yachting Festival, żeby zaprosić do nas wszystkich Polaków, którzy chcieliby skorzystać ze wszelakiego rodzaju atrakcji związanych z turystyką, sportami na wodzie. I rzeczywiście chcemy tutaj pozycjonować się i zaprosić polskiego klienta, żeby zobaczył, że polski produkt, nie tylko polski, który też jest w Polsce notabene produkowany, jest naprawdę najwyższej jakości. A co nas cieszy, rzeczywiście czasy są trudne, oczywiście inflacja, problemy energetyczne z dostawami gazu, wojna na Ukrainie, to są niestabilne czasy. Natomiast my przynosimy trochę słońca do tych wszystkich ciemnych czasów, tych wszystkich problemów, które są wokół nas. Chcemy dać troszeczkę światła jasnego i pokazać: stop, wyluzuj, spróbuj, zainwestuj, popływaj, chociaż chwilę oderwij się od tych wszystkich problemów dnia codziennego. To do tego za chwilę wrócimy, ale najpierw zachęćmy tutaj ludzi, mieszkańców, turystów, wszystkich fanów jachtingu, ale nie tylko, tych, którzy chcą dopiero poznać ten wspaniały styl życia. Najbardziej atrakcyjne punkty programu Paul Boat Yachting Festival. Dlaczego warto tu przyjść? Znaczy, kochani, przychodźcie dlatego, że jest tutaj pełne portfolio polskiej produkcji i polskiej myśli technologicznej. Od małych łódek sportowych, żaglówek, po Sunreefa, który jest za nami, czyli sztandarowy flagship polskiej produkcji, katamaran luksusowy, którego między innymi właścicielami jest Rafał Nadal, czy teraz Nico Rosberg, czy Fernando Alonso, również tego typu jachty będą posiadać. To coś znaczy. To coś rzeczywiście znaczy. Także jest możliwość przyjścia, obejrzenia, ale nawet jest możliwość odbycia jazdy testowej, popływania i zarażenia się tym bakcylem w tej branży. Oczywiście jakby ten mój apel kieruję do wszystkich, więc nie będę technicznie mówił o poszczególnych markach, premierach, bo to są rzeczy oczywiście branżowe dla branżystów. Bardziej mój ten apel kieruję teraz do wszystkich wakacjujących tutaj osób w Gdyni, w pięknym tym mieście. Zapraszamy, odwiedźcie, popatrzcie, poczujcie, zaraźcie się. Powiedziałeś takie znamienne słowa, polska myśl technologiczna. W zamierzchłych czasach to brzmiało zawsze groźnie. Dzisiaj wręcz możemy być z tego dumni. Co masz konkretnie na myśli? Absolutnie, absolutnie. Znaczy, wracając do historii, to też rozmawiając z tymi zachodnimi dziennikarzami, to też powtórzę dla wszystkich, nie wiem czy wiecie, ale z czasów komunistycznych to właśnie Polska, centralna partia komunistyczna w Moskwie, wybrała Polskę jako ten kraj, który będzie produkował jachty dla krajów komunistycznych, tak jak wybrali Ukrainę, żeby produkowali czołgi. Więc myśmy tą myśl technologiczną mamy od wielu, wielu, wielu lat. A teraz idziemy o ten krok dalej i to jest tak, że my się stajemy benchmarkiem, a nie odwrotnie. Co roku nagrody branżowe Power Boat of the Year, Sailing Yacht of the Year, Best of Boats. To jest dużo
naszych Oscarów, gdzie zawsze jakąś nagrodę dostaje polski produkt, polska łódź lub przynajmniej łódź, która nie jest polska, ale jest w Polsce produkowana. Myśl technologiczna mówi o tym, że teraz jest ważna ergonomia, teraz jest ważne nowe rozwiązanie, oczywiście ekologiczne rozwiązanie, elektryczne napędy, redukcja emisji dwutlenku węgla i w tym rzeczywiście przodujemy i w tym rzeczywiście pokazujemy nowe, ciekawe produkty. Zapraszamy serdecznie. No, mówi się o tej dekarbonizacji żeglugi. Jest taki plan, żeby do 2050 roku ta duża żegluga morska, transportowa, związana ze spedycją, logistyką, była całkowicie bezemisyjna. Jak to wygląda w jachtingu? Znaczy, w jachtingu już to się odbywa. Moim zdaniem problem jest bardziej nie, jeżeli chodzi o napędy elektryczne, które już istnieją i one notabene dają więcej możliwości, bo są akweny zamknięte dla silników spalinowych. Możesz tylko elektrykiem tam wpłynąć, więc jakby dają dużo więcej możliwości. Z mojej perspektywy, moim zdaniem, powinniśmy mocniej rozmawiać i podnosić dyskusję na temat infrastruktury ładowania. Że każda marina powinna mieć, tak jak już teraz parkingi powoli, czy przy galeriach handlowych, posiadają stacje do ładowania samochodów elektrycznych. To powinno się zacząć dziać i to powinno się chyba zacząć dziać szybciej tu w marinach. Nie tylko w Polsce. Także ja się nie boję o elektryfikacji i rzeczywiście to będzie, że jachty niedługo w większości będą elektryczne. Natomiast no, jakby wyzwaniem dużym jest infrastruktura do ładowania tych jachtów. Damy radę. Polska jest liderem europejskim, także światowym w produkcji jachtów wszelkiego rodzaju, swoich własnych, jak i na zlecenie stoczni zagranicznych. Jak to się przez te 2 lata pandemii zmieniło i rozwinęło? No bo ciężki okres za nami, ciężkie 2,5 roku w zasadzie, ale czy dla jachtingu? Nie. Ja nie chcę mówić, bo COVID jest złą rzeczą, ale COVID de facto trochę pomógł w branży jachtowej z prostej przyczyny. To jest naturalny dystans społeczny. Czyli nagle poszerzyło nam się grono klientów, gdyż ci klienci, którzy pozycjonowali się, że jadę gdzieś do hoteli wielkogabarytowych z dużymi atrakcjami, bojąc się jakby o zarażenie COVID-em, wybierali czartery i pływanie łódkami. Więc to nam mocno pomogło. Tak, rok 2020 miał pewien okres lekkiego spadku, ale potem to już była rakieta w kosmos. I to, co się teraz odbywa, książki zamówień są zamknięte na 2 lata do przodu w stoczniach. Oczywiście cierpimy z tytułu tam braków chipy przesławne, tak, które są silniki, jest problem z silnikami, z innymi komponentami. No wiadomo, ta globalizacja, która była przed COVID-em, się troszeczkę rozsypała. Teraz jeszcze dodatkowo ta wojna w Ukrainie. Natomiast no, widzę, jak całkiem nieźle polskie stocznie sobie radzą i potrafią, co jest, cały czas to powtarzam, thinking out of the box, potrafią znaleźć rozwiązania takie, które jakby wyprzedzają nas na tle konkurencji zagranicznej. Także nie. Tutaj nie ma żadnego COVID-a, żadnego dołku rzeczywiście i idziemy do przodu i bardzo pozytywnie patrzymy do przodu, mimo tego, że rzeczywiście zaczynają się pojawiać pierwsze pytania, mamy bardzo wysoką inflację, koszty produkcji rosną, koszty energii już rosną lub w przyszłym roku jeszcze znacząco wzrosną. Są to takie problemy, przed którymi, no ale nie tylko branża jachtowa stoi, co się będzie działo. To są takie znaki zapytania, jak przyszłe lata będą wyglądały. Natomiast no, my mamy swoją jakąś taką własną ścieżkę, inną niż inne branże przemysłowe w Polsce. No i jeżeli nawet gdzieś spadnie globalnie, to będziemy starali się to wypełniać, poszerzając gamę produktową, żeby, że tak powiem, zawsze ten nurt naszej polskiej rzeki przemysłowej zawsze był wypełniony. Jeszcze na koniec spytam o takie jedno bardzo ciekawe zjawisko, bo oczywiście mówiąc o polskiej branży jachtowej, mamy na myśli gigantów, mamy na myśli Sunreef, mamy na myśli Galeon, Nordman, wiele innych. Natomiast zauważalny trend to małe manufaktury. Tak jest. I tutaj w tym roku również mamy czy Vulcan, czy Nautic. Są to młode firmy, które chcą się, że tak powiem, wpasować w i wejść razem z nami w tą branżę i bardzo dobrze. To znaczy, do odważnych świat należy im. Polska Izba jest do tego, żeby wspierać takie działania i żeby pokazywać, że nie tylko, masz rację, nie tylko jakby globalni gracze na rynku, tak, duże firmy, do których też należą polskie stocznie, ale również, żeby jakby wypełniać. Branża jachtowa jest na tyle ciekawa, że ona ma wiele niszy niż. I my chcemy łodzie produkować i szyć na miarę potrzeb klienta.
I to jest ciekawe, to nie jest jak w samochodach, oczywiście to nie jest taka seryjność jak w samochodach, natomiast może przez to jest to tak unikalne i tak wspaniałe, że mam świadomość tego, że nawet jak płynę seryjnym jachtem, to ten jacht seryjny to jest max 100 sztuk, a nie tam 50 tysięcy tego samego jachtu. Szanowni Państwo, widzimy z jaką pasją, entuzjazmem opowiada o tym wszystkim Sebastian Nietubski. Bardzo dziękujemy, zapraszamy wszystkich na Paul Boat Yachting Festival do Mariny Yacht Park. Zapraszamy też do sąsiedniej Mariny w Gdyni na Gdynia Sailing Days. Do zobaczenia. Zapraszamy.